Prezesie, dzisiaj wielkie emocje, wielki wynik, wielka sprawa. Legia po 14 latach koszykarska wraca do ekstraklasy i chyba to też pokazuje, że warto iść tą drogą sportową, co w koszykówce nie zawsze się zdarza. Niektórzy przyspieszają w cudzysłowie ten awans, wybierając dziką kartę. Legia wybrała drogę sportową i, no i dzisiaj może się cieszyć, może świętować. Absolutnie, znaczy to jest Legia. My nie możemy iść na skróty, tylko musimy zdobyć to na boisku i dzisiaj po kilku latach ciężkiej pracy, bo tak naprawdę dzisiejszy wieczór to jest efekt ostatnich co najmniej 3 lat naprawdę ciężkiej pracy, żeby do tego momentu dojść, no ale udało się i możemy z otwartą przyłbicą wejść do tej ekstraklasy i mówić, że awansowaliśmy sportowo na boisku. A na boisku jak, na pewno były nerwy, bo do przerwy był tylko remis. Tutaj wszyscy raczej liczyli, że może będzie troszeczkę łatwiej niż w Warszawie. Nie wiem, czy ta presja właśnie też kibiców, to że, no to, że wszyscy liczyli na to, że dzisiaj kończymy tą rywalizację. Czy to sprawiło, że właśnie, że ta dopiero w drugiej połowie wyczyniliśmy na prowadzenie plus 10? Ja muszę przyznać, że ja nie byłem jakoś zdenerwowany bardzo, tak czułem, że nie mogliśmy zagrać dużo gorzej. No pierwsza połowa powiedzmy nie była, początek był okej, ale później trochę stanęliśmy i dlatego ten remis, ale czułem, że po rozmowie w szatni chłopaki się wezmą w garści i było widać inną już jakość, agresję, wejście pod kosz, także po tych paru minutach tej trzeciej kwarty czułem, że już będzie dobrze. Kogo można wyróżnić? Wiadomo, że drużyna zagrała, drużyna walczyła, ale dzisiaj niesamowity mecz, ja tak zauważyłem, Łukasz Wilczek. No mi się wydaje, że to on zrobił tą podstawową różnicę, no bo to on spowodował, że przestaliśmy po prostu tylko rzucać z daleka, ale zaczął wchodzić agresywnie pod kosz i to otworzyło wszystko, także on zdecydowanie to jest zawodnik meczu, ale muszę przyznać, że cała drużyna walczyła. I nie tylko w tym meczu, ale wszystkie 3 mecze rzeczywiście, one nie były łatwe przecież, nie? Także, ale Łukasz dzisiaj rzeczywiście spowodował tą różnicę. Wiadomo, że największym problemem, jeszcze nie wiadomo jak to będzie wyglądało, ale w ogóle miasto stołecznego Warszawy jest brak hali takiej typowo sportowej, która by spełniała wymogi, która byłaby odpowiednia dla takiego klubu jak Legia na ekstraklasę, bo już te finały w Warszawie pokazały, że zainteresowanie jest bardzo duże. No to jest Warszawa. Warszawa zasługuje na to, żeby mieć halę z prawdziwego zdarzenia. Na co najmniej 10-15 tysięcy osób. Mi się wydaje, że ta hala jest potrzebna nawet nie tylko Legii, ale jest po prostu miastu. Także mam nadzieję, że wkrótce też zaczniemy rozmowy, bo mamy jakieś pomysły związane z tym i mam nadzieję, że miasto coraz bardziej będzie się otwierało na to, a w międzyczasie będziemy grali głównie na Torwarze, mam nadzieję również, tak? Wiem, że te rozmowy się toczą. My, jeżeli będziemy w Ekstraklasie, wiadomo, że będzie potrzeba na to, żeby kibice mogli przyjść. No i gra tam, gdzie graliśmy dotychczas, no to nie jest taki poziom, który powinna Legia reprezentować. Także co najmniej ten Torwar, ale w przyszłości musimy pomyśleć o hali. Koszykarska Legia zrobiła już to, co miała zrobić, wywalczyła awans. Teraz na pewno wszyscy warszawiacy czekają na to, żeby piłkarze wywalczyli Mistrzostwo Polski. Można powiedzieć, po tych ostatnich 2 meczach piłkarze są na dobrej drodze, na fali wznoszącej. Wygrali 6-0 z Termaliką, wygrali 2-0 z Lechem i wierzymy w to, że 4 czerwca będziemy mogli świętować podwójnie na Starówce. No to na pewno byłby piękny wieczór. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Znaczy, widzę też właśnie po piłkarzach i po całym klubie, w jaki sposób wszyscy się spieli na tą końcówkę. Wszyscy rozumieją, o co grają i widać taką moc u piłkarzy. Także było to już widać w meczu z Pogonią, później z Termaliką udowodnili to i z Lechem, no wyszli po swoje po prostu. Także mam nadzieję, że jutro będzie podobnie w Białymstoku. To na pewno nie będzie łatwy mecz, ale mi się wydaje, że mamy tak dużą jakość piłkarską i mentalną w tej drużynie, która jednak przecież grała przeciwko najlepszym na świecie. Także takie mecze jak jutro w Białymstoku to jest coś, co powoduje, że wychodzą z nas te najlepsze cechy. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. No i że 4 spotkamy się na Placu Zamkowym i będziemy świętować. Dziękuję za rozmowę. Gratuluję.